W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przyszedł czas na zakupy. Wyprawka od dawna jest gotowa, ale taki pies jak ten potrzebuje naprawdę wspaniałego smartfona. Samsung A80 to smartfon, który postanowiłem przetestować przed zakupem dla mojej pociechy. Jak widzicie, ten smartfon jest relatywnie dużym smartfonem. Zajmuje no praktycznie całe przedramię Leszka. Ja operuję nim, no może nie z trudnością, ale wolę chyba dwoma rękami niż jedną. Ale są tu pewne udogodnienia. Na przykład jest taki punkcik spustu migawki, który ułatwia mi robienie zdjęć i mogę sobie wskazać punkt, który mnie interesuje, gdzie ma być złapana ostrość. I rzeczywiście działa to bardzo dobrze i bardzo sprawnie. I to mi się na pewno podoba. Mamy standardowe, może nie standardowe, ale klasyczne widzenie smartfonowe, czyli taki powiedzmy reporterski szeroki kąt i ultra szeroki kąt, który powoduje, że widzimy znacznie, znacznie więcej niż w klasycznych smartfonach. Daje możliwość zrobienia zdjęć nieco przerysowanych. Kolejna ważna rzecz, a właściwie taka bardzo, bardzo charakterystyczna dla tego smartfona, w której no chyba nie widziałem w żadnym innym, jest kamerka, obrotowa kamerka, właściwie dwie kamerki, bo mamy tu dwa obiektywy. Mamy ten ultra szeroki kąt oraz klasyczny szeroki kąt, klasyczny smartfonowy. I co ciekawe, nie ma tu pójścia na kompromis, jeśli chodzi o zderzenie przednia versus tylna kamerka. Zazwyczaj ta przednia jest słabsza, ma mniej megapikseli i trochę gorzej sobie radzi z wszelkimi zadaniami. Tutaj właściwie używamy tego samego urządzenia, tylko w dwóch różnych kierunkach. Kamerka skierowana na mnie, czyli zapewne będę robił selfie. Bardzo ważna rzecz w XXI wieku. Zobaczcie, mam trzy różne szerokości widzenia, wąsko, szerzej, najszerzej. Ułatwia mi to życie z tego powodu, że nie muszę wyciągać swojej ręki jak inspektor gadżet. Mogę po prostu przełączyć się na jedną z tych trzech funkcji i wybrać, jak szeroko chciałbym, żeby to zdjęcie było zrobione. Zobaczmy, jak smartfon działa sobie, jeśli chodzi o stabilizację. Poproszę, Leszek. Super. Sprawdzimy, jak bardzo stabilny jest w biegu. I biegniemy w drugą stronę. Jak widzicie, stabilizacja zarówno w warunkach nadmorskich, jak i w warunkach warszawskich, domowych sprawdza się naprawdę dobrze. Mam zamiar za to się nagrodzić. Mamy tu efekt Live Focus Video. Jest to efekt, który pozwala mi na rozmycie tła i mogę sobie przesuwać suwakiem i regulować moc tego rozmycia, co jest bardzo fajne. Czasami się sprawdza, czasami się nie sprawdza. Myślę, że w tym wypadku wyszło całkiem ok. Stabilizacja w życiu każdego człowieka to bardzo ważna rzecz. Pracuję nad nią, ale jeszcze nie idzie mi najlepiej. Teraz porozmawiajmy jednak o stabilizacji smartfona, którego mam w kieszeni mojej szlachetnej kurtki. Jest i on. Będziemy sprawdzać, jak radzi sobie w takich trudnych warunkach, na przykład na deskorolce. Odpalam smartfona, odpalam opcję wideo i cóż, jedziemy. Robiliśmy tu właśnie jakieś triki na deskorolce. Próbowaliśmy pokazać funkcję slow-mo i chyba rzeczywiście sama funkcja wyszła ekstra. Triki wyszły jak zwykle, czyli źle. Jestem na to po prostu za stary. Jestem już dziadem. Deska jest do sprzedania. Piszcie do Wujasa. Dziękuję Wam za ten test. Do zobaczenia.